No to co, jakaś klątwa drugiego meczu, spotkania, mam nadzieję. Po stronie lewej w kolorze niebieskim jest Elazer, po stronie prawej mamy Jutermala z... zablokowała mi się kamera! Kamera mi się zablokowała i co ja teraz biedny zrobię? Jeżeli zdarzyłoby wam się kiedyś, tak wam się kamera zablokuje, będziecie w Observer Mode i nie możecie nic z tym zrobić. Sprawa jest prosta, naciskacie jedynkę, bierzecie wizję jednego z graczy, albo dwójkę, to bez znaczenia, i potem E i już wam się odblokowuje. Kto wygra ten mecz ma zapewnione $25, kto przegra ten mecz odpada z turnieju, jest smutny, nic nie zarabia, jest po prostu smutną pandą, więc wygrywać jak najbardziej oczywiście warto. To dobrze, to fajnie. No cóż, Trzyrax Reaper znowu, ile można to grać? Ale tak to jest z tą metą. Był taki okres czasu, że Trzyrax Reaper było standardem, więc zergi od razu otwierały na Trzyrax, przygotowując się na Trzyrax Reapera. Potem te Trzyrax Reaper zostało znerfione. Teranie przestali to mniej więcej grać, a teraz wystarczy, że zergi... znowu się przyzwyczają, że Reapery się mają pojawiać i znowu nauczą się tego bronić, tylko żeby to zbyt dużo czasu Polakowi niestety nie zajęło, bo będę mega smutny wtedy, będę bardzo smutny w takim wypadku, bo to by oznaczało, że Lazar teraz może przegrać. No nie ma co ukrywać, Jutermal jest najlepszym zergiem, przynajmniej najlepszym zergobijem, o tak powiedzmy sobie, terańskim zergobijem, a wybrnąłem z tego w Europie. Jest najlepszy teren europejski. Hero Marine zaraz za nim jest. Więc nie najgorzej tutaj też jest, ale okej. No dobrze. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ganianie się, zabawa z tym wszystkim. Na razie nic tu nie wychodzi. Mamy Spina dużo cennego. To jest ciekawe, że tym razem Spina stawia. Nie stawia Roach Warren, będzie Spine z przodu. Dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ tutaj nie jest ciężko zająć 3 bazy. Na tej mapie nie jest ciężko, to jest nawet bardzo łatwo zająć 3 bazy. Jeżeli zaczynamy od ekspansji właśnie w tym miejscu. Spine z przodu powinien przeganiać w miarę dobrze tej Reaper. Do tego oczywiście będą Queeny. I już jest Spine gotowy, przesadzamy to naprzód. Tu będzie idealna obrona. Tylko i... no właśnie, za chwilę będzie ta idealna obrona. W ostateczności może drugiego Spina dać. Tu Elazer powinien grać sobie cały czas. Tędy można wskakiwać? Nie, nie można. A, Spine czeka. Spine czeka. Jest idealnie ustawiony ten Spine. W sam raz. Tu może byłoby dobrze się fajnie czymś zastawić. Kimś eBayem na przykład. Wtedy nie mógłby w ogóle już uciekać. No i co? Koniec tego reaperowania, trzecia baza jest stawiana i o to chodzi, teraz może sobie dronować Polak bez większych problemów. Nawet jeżeli będzie tak Spine atakowany, to pamiętajmy, że z czasem transfuzje tu będą mogły polecieć. Ale na pewno nie warto jest tak atakować lingami, lingi trzeba trzymać gdzieś tam z tyłu. Trzymanie ich z przodu naprawdę jest złym pomysłem, transfuzja będzie za pewien czas, nie strać ty tylko tego, bo będziemy bardzo smutni wszyscy za chwilę. Transfuzja, energia na transfuzję, jeszcze zaraz, to będzie najwcześniej, ale będzie potrzebna, oj bardzo będzie potrzebna, bo jak straci go teraz, to będę bardzo smutną pandą. No nie strać go, rzuć tą transfuzję, Elazer, come on, jeszcze trzyma z przodu, broni się, transfuzja powinna ze sekundy polecieć, już teraz, dawaj, jest transfuzja. I oczywiście musi pilnować tutaj tego przodu, nie ma przebacz, ale i tak ta agresja nie może być zbyt niebezpieczna. Oczywiście rocze są fajną kontrą, nie ma co ukrywać, tu kolejna transfuzja poleci. Pytanie, czy może larwy, ma gdzie larwy dawać, ile dawać ma. No jest kolejna transfuzja. No i teraz próbuję ruszyć tymi lingami, otoczyć nie udaje mu się, cofa się. Najważniejsze jest to, że trzecia baza tutaj zaczyna sobie powoli działać, a te Reapery mogą sobie agresję powolutku odpuszczać. Czy włączę muzykę z gry? No tak się składa, że muzyka z gry teoretycznie jest włączona, tylko wy jej nie słyszycie, tak? Aha, ani dźwięku, ani muzyki. Muzyka jest tak leciutko w tle. Ja ją słyszę, nie wiem czemu wy jej nie słyszycie. Smutnym jest w takim wypadku, że wy jej nie macie. O, ktoś napisał, że jest głuchy. Transfuzję! Czy mi się wydaje, czy właśnie Queena stracił? Nie, nie stracił Queena. No i creep do przodu. Muszę pozbyć się tego logo WCS-owego.
Banelingness. No i zobaczmy dwa pełne Mediwaki. Armia Polaka nie jest największa. Przydałoby się mu tego wszystkiego wiele więcej. Na 38 harwesterach jedzie. Zobaczcie, są tylko dwie bazy. Trzeciej bazy na razie nie ma. Będzie ciężko Polakowi. Polak czwartą bazę przejmuje. Ajajaj, nie podoba mi się to. Żeby tylko zdążył pozbyć się tej czwartej, jak coś na czas. Jest skan, widzi tą armię. Kolejny Queen, kolejna porcja Lingów. Tutaj pod Spine'em by chciał przynajmniej przez chwilę powalczyć gdzieś. Steam jeszcze jest odpalony. Woli poczekać, żeby ten Steam pewnie zniknął, zanim zaatakuje, ale to jest nie najłatwiejsze. Queeny już podają, gdzie jest reszta Lingów, ale się teraz Uthermal zastawi. Przedronował Polak, nie pilnował tego, co się dzieje, co się będzie tutaj szykowało. I tak naprawdę to jest GG 1-0 dla... właśnie, GG well played, dla Uthermala. Jest źle, jest niedobrze, jest niemiło. Tyle mogę wam powiedzieć w całej tej sytuacji, co tutaj jest. I tyle. No cóż, lecimy dalej z grą. Po samej prawej w kolorze czerwonym mamy Ela z niebieskim. Mamy Ela Zera, przepraszam. Po samej lewej jest Liquid Thermal, Uthermal. Jak znowu tutaj trzy rak z Reaper zagra, to będę smutny. Może czas zacząć grać Roach'e na te Reapery, bo problemem... Jak grane są Lingi na Reapery, to widzicie, że jest w stanie odgonić tą agresję. Jest jednak inny problem. Problem zaczyna się w tym momencie, w którym przyjdą Marinesy z Medivacami i z Steamem. Zwykle tych Lingów jest za mało, żeby sobie z tym wszystkim poradziły. Roach'e mogą sobie ciut lepiej radzić. To chyba najbardziej boli w tej obronie. Nawet jak się obronisz, to musisz dobrze wypatrzyć moment, w którym będzie Terran się zbliżał do twojej bazy z pushem, bo jak nie, no to nie masz armii, jest po tobie. Nie było też Banelingów. No trudno. O, inaczej. Jak Uthermal wygram, Nicek dostanie moda, a jak Laser wygra, Nicek kupi suba. To jest to. To jest proste. To jest tak banalna sprawa. Dobra, co dalej będzie? No, trzy rak sniper po raz kolejny. Okej. Okay. Jak to tam wygląda? Co? Jakie tu plany? Rak Super jest. Po raz kolejny. Speed na Lingach w drodze. Zanim zeskautuje ten laser, trochę czasu minie. Jak zeskautuje, to błagam, niech zacznie. Niech pozbędzie się tego cholernego speedu na Lingach. Już widzi drugiego Reapera. I niech postawi Roach Warren! Bo się pogniewam na niego. Przegrał na tej mapie dokładnie na tą samą strategię, którą teraz gra Uthermal. Zresztą i po tej grze, co przegrał właśnie na tej mapie, powiedział, że jeżeli tak będzie wyglądała meta, to on się zabije. No i zaczyna się niemiła zabawa. Roach, obserwy, overlordy porozstawione i Roach. Bo wątpię, żeby Uthermal popełnił błąd i dał się otoczyć. Owszem, Lingami można się przeciwko temu obronić, ale to tylko w momencie, w którym przeciwnik popełnia błędy. Dwie dronki zabite. Speedu na Lingach jeszcze nie ma, zaczyna się tutaj oczywiście ganianie, gonitwa, trzy dronki zamordowane. Mam wrażenie, że za chwilę tutaj będzie się poddawał Elazer. Potrzebny jest creep, dobrze, creep łączy bazy, dzieli ludzi. No chociaż jednego weź zabij, no weź killim go. Ty weź go tam, no tak, dronkę jeszcze, on go killim dronkę. Uthermal najlepiej gra w Europie Reapery. Kiedyś to był Marine Lord, on rozpoczął tak naprawdę granie tego w Europie. Nie, nie wiem, czy też na świecie, nie pamiętam, no na świecie mógł być jeszcze Bian. Ale w Europie, jak był Legacy of the Void, właśnie pamiętam, że Marine Lord coś takiego robił. Elazer przegrał na coś takiego w Nation Wars przeciwko właśnie Marine Lordowi, pamiętam. I wtedy Nerche powiedział, że wymieniamy go na Guru albo Tefela, jakoś tak to było. Za taką przegraną. No a najgorsze jest to, że z tyłu normalnie piechota będzie za chwilę tworzona.
Tutaj czekasz, będą budynki podniesione, no ale jak podniesie budynki, to i tak to nie ma znaczenia. 13 reaperów łącznie tutaj mamy. Aha. Ciekawe, czy on widział to. Dobra, próbuję dorwać się do tych labu i straci wszystkie linki. Ślicznie. Wszystkie linki złapane. No dobra, nie stracił ich, ale zostały one przechwycone. To jest nigdy nic przyjemnego. 300 osób na streamie! Jej! Dziękujemy bardzo, że jesteście razem ze mną. Jeszcze raz próbuję. Dlaczego tutaj próbuję? No bo to jest ryzykowne takie przejęcie. Plus jeden do obrony, ale po drugiej stronie mam tego steampaka. No, 15 reaperów. Co to jest 15 reaperów? To jest tyle co nic. 3 queeny przestaną istnieć, jak tylko te reapery do nich podjadą. Oznaczamy więc przeciwnika i wsio. Ekspansja trzecia zablokowana. Trzeba się jej pozbyć. Dronka na szczęście uciekła, linki tutaj nawet nie mają co podchodzić. Wyjście queenów poza creep najlepszym pomysłem nie było. To nie był najlepszy pomysł. O, łapie! Gówno złapał, a nie reapery. Próbuję teraz złożyć, udało mu się to złapać. Jeszcze minutę zmuszają to do przerzutu. Ale co z tego? 6 reaperów za 55 lingów. Aha. Granat znerwiony, ale jednak to lata. W minerałach 1600 do 600. Trzecią bazę Terran sobie przejmuje. Close one. Na trzeciej bazie jeszcze Polak nie ma gotowej. No było blisko, nie ma co ukrywać. Trochę jednak zabrakło. Teraz się już lepiej ustawił, może coś kolejnego złapie. Też za no jednego. Ale co z tego? Podwójny eBay kończy się robić. Za chwilę upgrade 1-1 będą leciały. Elazer jest 10 harwesterów, 8 harwesterów w plecy. Musi zająć się tutaj eko. Na pewno dużo gazu poszło ze strony Jutermala, ale to i tak dla niego nie jest problem. 350 gazu, 350 minerałów. No i trzeba się będzie przygotować do obrony. Trzeba będzie tutaj się przygotować do obrony, ale jak już mówiłem, Jutermal najlepszy teran w Europie jest GG. Pomyślał, posiedział, doszedł do wniosku, że koniec i poddał się. Coś tu się stało w ostatnich sekundach gry? Ekspansja zobaczył, że jest trzecia stawiana? Nie wiem. GG! 2-0, Jutermal wygrywa.